Oto kolejna lekcja na temat farb olejnych. Dziś z pomocą światła nauczymy się tworzyć perspektywę powietrzną. Ale zanim przystąpimy do ćwiczeń, obejrzymy kilka dzieł sztuki. Diego Velázquez był wirtuozem kompozycji, co doskonale widać w scenie z życia rodziny królewskiej w arcydziele Las Meninas. Velázquez z maestrią posługiwał się techniką olejną, po mistrzowsku operując światłem i cieniem. Jego obrazy najlepiej oglądać z pewnej odległości. Precyzyjnie oddane detale z bliska okazują się małymi punkcikami, plamkami farby. Jesteście gotowi do pracy? Kolejne części dzisiejszej lekcji będą fascynujące. Użyjemy materiałów typowych dla malarstwa olejnego. Przed rozpoczęciem pracy przyjrzymy się narzędziom i materiałom, których będziemy używać w kolejnych ćwiczeniach. Pędzle o różnym kształcie i różnej grubości, płaskie, okrągłe i w kształcie orzecha laskowego. Szpachelka. Terpentyna. Olej lniany. Płótno lub karton oklejony płótnem, lub też płótno, które przytwierdzimy do rysownicy za pomocą pinezek lub zszywek. Paleta do mieszania farb, drewniana lub ceramiczna. Szmatki lub papierowe ręczniki do czyszczenia pędzli. Oto materiały, które wykorzystamy podczas tej lekcji. W tym ćwiczeniu zajmiemy się użyciem bieli, która posłuży nam do rozjaśnienia farby. Widzicie? Kolory z domieszką bieli są bardziej pastelowe i tworzą głębię przestrzenną. Zatem do pracy. Jak zwykle zaczniemy od prostego ćwiczenia. Namalujemy wymyślony pejzaż. Puścimy wodze fantazji, by stworzyć coś niezwykłego. No to malujmy. Najlepiej jest zawsze umieszczać farby na palecie w tej samej kolejności. Zaczynamy malować pejzaż od nakreślenia linii horyzontu. Następnie umiejscowimy na niej masyw górski. Malujcie swobodnie. Niech pędzel sam Was prowadzi. Malujcie to, co przyjdzie Wam do głowy. Korzystajcie z tego, że nie mamy określonego tematu. Śmiałymi pociągnięciami dużego pędzla wykonujemy jasną podmalówkę. W partii nieba nanosimy rozbielony błękit. Partię ziemi wypełnimy jasną ochrą. Później ciemniejszą farbą namalujemy wzniesienia. Góry znajdujące się bliżej powinny być ciemniejsze niż te w oddali. Biel służy do rozjaśnienia barw i tym samym pomaga w wydobyciu głębi przestrzennej, czyli stworzeniu perspektywy powietrznej. Zauważcie, że każda część tego dzieła wymaga zupełnie innego rodzaju wykończenia. Podniesiemy ton na pierwszym planie, nanosząc czystszy kolor niż ten, którego używaliśmy do malowania tła. Elementy na pierwszym planie zawsze są bardziej skontrastowane.
Te rośliny na pierwszym planie różnią się od tych znajdujących się w tle, nie sądzicie? Poprzez dodanie bieli do tła uzyskujemy efekt głębi. To jest ważne. Efekty atmosferyczne osiągamy poprzez stopniowe dodawanie bieli do koloru w miarę jak dany obiekt oddala się ku horyzontowi. Dlatego też dodamy teraz trochę więcej bieli w tej oddalonej partii rysunku. Nieźle jak na początek, ale skomplikujmy to. Do tej pory udało nam się omówić najważniejsze zagadnienia. Aby uzyskać efekt głębi przestrzennej, nie trzeba koniecznie operować barwą. Skuteczne jest także skonstruowanie rysunku perspektywicznego. Zbiegające się linie to doskonały środek do uzyskania perspektywy zbieżnej. Róża jest idealnym motywem do ćwiczenia techniki malowania farbami olejnymi. Jesteście gotowi? Zaczynamy! Na początek swobodnymi pociągnięciami pędzla wypełniamy tło, nanosząc mieszankę cyjanu z karminem z odrobiną bieli. Właśnie tak. Dookoła. Już kończymy. Nie zapomnijcie o zachowaniu kształtu róży, który wypełnimy zaraz kolorem. Teraz będziemy malować róże. Wykorzystamy intensywne kolory. Najpierw karmin. Popatrzcie, w jaki sposób nakładamy farbę. Płynnymi, swobodnymi pociągnięciami pędzla. Farby, które teraz nakładam, stworzą obszar oddzielający róże od tła. Widzicie, że nie trzeba nadużywać bieli do uzyskania efektu głębi. Znakomicie. Naniesiemy odrobinę zieleni w miejsce łodygi i liści. I to wszystko. Stworzyliśmy dwa różne plany, daleki i bliski, widzicie? Dokładnie. Chyba udało mi się przekazać Wam parę trików. Już wiecie, co to jest perspektywa powietrzna i jak przydaje się w tworzeniu dzieła. Wracamy do naszej pracy. Aby spotęgować wrażenie głębi przestrzennej pomiędzy planami, powinniśmy zgasić kolory w tle, nanosząc na wyschniętą warstwę farby przejrzyste barwy w odcieniach szarości. W efekcie pierwszy plan optycznie wysunie się do przodu. W tym ćwiczeniu przeanalizujemy różnice w wyglądzie drzew położonych dalej wobec drzew będących na pierwszym planie. Spróbujcie swobodnie puścić wodze fantazji. Jestem ciekaw, co nam wyjdzie. Już wypełniliśmy tło. Ten ton jest wręcz idealny. Teraz będziemy nanosić zieleń w odcieniu pośrednim z domieszką bieli. Pracujcie swobodnie. Jak mawiał Leonardo da Vinci, tam gdzie dusza nie współpracuje z rękami, nie ma sztuki.
Pędzel trzymajcie w środkowej części trzonka. Dzięki temu pociągnięcia będą zamaszyste i swobodne. Jeśli dodamy odrobinę zieleni do bieli i błękitu, otrzymamy subtelną zieleń, którą namalujemy drzewa w tle. To jest odpowiedni ton. Drzewo na pierwszym planie będziemy malować mieszanką ciemnej zieleni, umbry palonej i błękitu. Popatrzcie sami. Doskonale, tego właśnie szukaliśmy. Ciemniejsze tony na pierwszy plan. W ten sposób tworzymy silny kontrast z drzewami drugiego planu i niebem w tle. Do tego właśnie dążyliśmy, do oddzielenia elementów. W ten sposób wypełniamy partię ziemi z pierwszego planu, wykorzystując różne świetliste tony zieleni, żółcieni, ochry. Widzicie różnicę w stosunku do elementów w tle? Krok po kroku poznajemy nowe rzeczy, ale jeszcze nie skończyliśmy. Mam w zanadrzu kolejne ćwiczenie. Ten pejzaż to doskonały temat do ćwiczenia nie tylko elementów perspektywy powietrznej, ale także głębi przestrzennej. A zatem do dzieła. Jak widzicie, to zdjęcie jest w pozycji pionowej, ale my zinterpretujemy je trochę inaczej. Zaczniemy od szkicu wstępnego, który wykonamy bezpośrednio farbami olejnymi. Teraz malujemy pierwsze linie, zaznaczając horyzont, linie drzew i gór. Mieszanką bieli z odrobiną błękitu kobaltowego malujemy góry i szkicujemy drzewa w tle. Teraz wypełniamy partię nieba mieszanką bieli z odrobiną koloru fioletowego. Wykańczamy. Znakomicie. Możemy również nanieść odrobinę błękitu rozmieszanego z bielą w wybranych miejscach. Na przykład naniosę tutaj. Rozpoczynamy wydobywanie pierwszych kontrastów, nanosząc pociągnięciami pędzla zieleń. A te partie wypełniamy pośrednim odcieniem zieleni bez bieli. W ten sposób uda nam się stworzyć dwa bliskie, choć mocno skontrastowane plany obrazu. Właśnie w ten sposób. Barwę uzyskaną ze sieny z odrobiną ochry i bieli naniesiemy na partię ziemi. Średnim odcieniem zieleni malujemy rośliny. Teraz rozpoczynamy malowanie drzew bardzo intensywną, zielono-niebieską mieszanką. Zakończyliśmy już tworzenie naszego pejzażu. Kolejny etap polega na odpowiednim uwypukleniu kontrastów oraz doprecyzowaniu kształtów i barw. Ten ton posłuży nam do wykończenia najciemniejszych partii gór, znajdujących się w tle. Doskonale. Wyglądają znakomicie. A teraz mieszamy biel z odrobiną umbry palonej. Będzie to idealna barwa do stworzenia efektu mgiełki.
Pejzaż umożliwia swobodne malowanie. Pamiętajcie o tym. Naniesiemy teraz jasną zieleń na bardziej rozświetlone miejsca znajdujące się na pierwszym planie. Maluję swobodnymi pociągnięciami, które oddają kształty w partii drzew w bliższym planie. Wspaniały efekt głębi został osiągnięty. To ćwiczenie doskonale pokazuje nam, w jaki sposób nakładać biel w celu uzyskania efektów atmosferycznych. A teraz powtórzymy sobie wszystko. Gęstość atmosfery, kurz lub mgłę tworzymy nakładając białą farbę na elementy znajdujące się w oddali. Dobrze użyta biel pozwala na stworzenie efektów atmosferycznych i wrażenia odległości, czyli tak zwanej perspektywy powietrznej. Pierwszy plan musi być zawsze bardziej kontrastowy w stosunku do tła i powinien charakteryzować się dużym zróżnicowaniem tonalnym. Nasze obrazy będą coraz lepsze. Nauczyliśmy się operować perspektywą powietrzną i tworzyć efekty atmosferyczne. Do zobaczenia!